dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka 7:09 jest Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Środki z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze potrzebne Polsce, jak mówi premier Mateusz Morawiecki, czy kosztowna pożyczka i kosztowne kamienie milowe? Pani redaktor, moje środowisko polityczne od początku było przeciwne całemu funduszowi odbudowy, który był ratyfikowany w 2021 roku przez Polskę. Po pierwsze z tego powodu, ze sposobu finansowania, jaki jest zaprojektowany fundusz odbudowy. Ja przypomnę, że fundusz odbudowy ma zostać sfinansowany i jest już finansowany ze wspólnego długu i ze wspólnych unijnych podatków, czyli tych nowych zasobów własnych, które zostały ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz, którą my krytykowaliśmy w całym tym procesie. No a druga rzecz, którą oczywiście konkretnie krytykujemy, no to jest ujawnienie tego załącznika do umowy między Polską a Komisją Europejską do Krajowego Planu Odbudowy, gdzie znajdują się właśnie te konkretne kamienie milowe. Nikt z nas nie miał świadomości, ile tych kamieni milowych będzie, w jaki sposób one będą wynegocjowane. No i kiedy otrzymaliśmy ten załącznik 1 czerwca 2022 roku, tak naprawdę dowiedzieliśmy się, jakie są rzeczywiste koszty właśnie wejścia w życie Krajowego Planu Odbudowy, no i konkretnych kamieni milowych, bo ja przypomnę, że te kamienie milowe... To nie jest tylko ustawa o Sądzie Najwyższym. To nie jest tylko ustawa o Sądzie Najwyższym, ale są tam też kamienie milowe, które konkretnie podnoszą koszty życia przeciętnego Polaka. Premier Mateusz Morawiecki i środowisko Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to oczywiście pożyczki też, ale 24 miliardy bezzwrotnych grantów. Nie warto się starać o te pieniądze? Pani redaktor, problem z tymi pieniędzmi jest taki, że nie jest tak, że my je możemy wydatkować na te cele czy na te inwestycje, które są priorytetowe dla polskiej gospodarki czy dla polskich przedsiębiorców czy dla polskich samorządów. To jest ściśle określone przez Komisję Europejską, ściśle wynegocjowane z Komisją Europejską. Nie ma tutaj żadnej dowolności, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, nie wiem, jakie będą ostateczne koszty wprowadzenia tego czy przyjęcia tych pieniędzy, bo nikt tego nie policzył i nikt nie wie, jakie będą ostatecznie konsekwencje. Ja przypomnę, że my będziemy ten cały mechanizm spłacać do 2058 roku. To jest bardzo odległa perspektywa i nikt nie jest w stanie tego określić. Natomiast na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że my partycypujemy w tych wszystkich kosztach już obowiązującego Funduszu Odbudowy, nie otrzymawszy żadnych środków. I te kwoty, o których my wszyscy mówimy, no to jest ostatecznie, i ja mam tutaj akurat przed sobą dokumenty, i ten cały fundusz to jest dla Polski 160 miliardów złotych. Czy to jest aż tak duża kwota? To ja mówię o części i grantowej, i części pożyczkowej w sumie. Rząd jak sobie twierdzi, zestawimy, że tak. Jak sobie to zestawimy z budżetem państwa, czy z innymi wydatkami, to się okazuje, że to wcale nie są aż tak duże środki. Natomiast warto odnotować, że jest to bardzo duża ingerencja wewnątrzustrojowa, bo dzisiaj Komisja Europejska mówi, jak ma wyglądać wymiar sprawiedliwości w Polsce. I jest to bardzo silna ingerencja również w inne polityki, w których Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji wynikających z traktatu. W tej sprawie blisko wam do Solidarnej Polski. Pani redaktor, no Solidarna Polska właściwie... Jak sobie prześledzimy jej, czy działalność polityków Solidarnej Polski od 2020 roku, oni cały czas ten fundusz i KPO krytykują. Natomiast jak przychodzi co do czego, to zagłosowali tylko i wyłącznie w jednym momencie, kiedy była ratyfikacja nowych zasobów własnych. Kiedy Konfederacja złożyła wniosek o wysłuchanie publiczne na połączonych komisjach, wtedy to była Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Finansów Publicznych, złożyliśmy taki wniosek o wysłuchanie publiczne. Chodziło o to, że my się nie zgadzaliśmy na tryb ratyfikacji, uważaliśmy, że to nie powinno być przyjmowane zwykłą większością, że jest to znaczne obciążenie dla budżetu państwa. No i wtedy politycy Solidarnej Polski zagłosowali przeciw temu wnioskowi. A dzisiaj, jak czytamy w tym liście ministra Ziobry do prezydenta, oczekują debaty na ten temat. No więc jest tutaj bardzo duża niekonsekwencja. To znaczy, gdyby politycy Solidarnej Polski, Solidarna Polska chciała zawetować cały ten budżet związany z Funduszem Odbudowy, to zrobiłaby to i ma ku temu narzędzia. Po prostu nie chciała tego zrobić. No a dzisiaj... Ale zobaczymy jeszcze, jak będą głosowali chociażby w sprawie wiatraków, bo Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, poseł i wiceminister, dziś stawia takie grafiki, że to jeśli chodzi o te wiatraki, to wcale nie musi to być takie opłacalne. A jakie jest wasze stanowisko w sprawie tej ustawy wiatrakowej?
Po pierwsze, pani redaktor, wygląda to tak, że ustawa o Sądzie Najwyższym miała odblokować wszystkie środki z KPO. Okazuje się, że nie, że trzeba implementować kolejne ustawy. I ustawa wiatrakowa jest jedną z takich ustaw. No my ostatecznie czekamy na kształt całej tej ustawy. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że takich projektów, przepraszam, w Sejmie jest aż 6. Jednocześnie pani marszałek nadała im wszystkim numery druku. Tylko problem z energetyką odnawialną jest taki, że dzisiaj jest bardzo duża nieopłacalność przyłączania do sieci kolejnych niestabilnych źródeł prądu właśnie z energetyki odnawialnej. I to można usłyszeć od osób z polskich sieci elektroenergetycznych, że jak wieje wiatr, to jest tego prądu za dużo i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj należałoby chyba przedyskutować, jak dużo w polskim miksie energetycznym ma być odnawialnych źródeł energii w momencie, kiedy mamy takie, a nie inne sieci elektroenergetyczne. I to powinno być pierwszym przedmiotem debaty. Ale ogólnie nie mówicie nie, jeśli chodzi o wiatraki. To znaczy wszystko zależy od, to nie jest kwestia dzisiaj lokalizacji, natomiast to jest kwestia tego, czy my mamy w ogóle jako państwo zdolność i polskie sieci mają taką zdolność, żeby przyjmować kolejne jeszcze źródła odnawialne, chociażby z wiatraków. Wspomniałam Janusza Kowalskiego, widziałaby go pani na listach Konfederacji do Sejmu? Bo takie fajnie, sympatyczne czasem komentarze na Twitterze w stronę Konfederacji poseł i wiceminister pisze. Panie redaktor, nie mam pojęcia, jak to się wszystko poukłada, natomiast no raczej mamy bardzo, bardzo, bardzo różne stanowiska na wiele tematów. Natomiast no, pan Kowalski, pan poseł minister jest ministrem, więc ma dużo więcej narzędzi i wpływu na rzeczywistą politykę. Także pewnie jakaś jest zbieżność poglądów, ale mamy też wiele, wiele, wiele różnic. A czy zdaniem Ruchu Narodowego Polska powinna opuścić Unię Europejską, skoro jest tak zmasowana krytyka pod adresem urzędników z Brukseli? Czy są jakieś korzyści z naszej obecności w Unii? Pani redaktor, my w 2019 roku przygotowaliśmy taki dokument po lekcji bezpieczne wyjście awaryjne, gdzie wyjaśniamy i krytykujemy konkretne polityki Unii Europejskiej, z którymi się nie zgadzamy. Na dzień dzisiejszy po prostu nie ma społecznego oparcia do tego, żeby opuszczać Unię Europejską, a po drugie to, co jest ważniejsze, to po prostu Polska nie jest przygotowana na to, żeby opuścić wspólny rynek czy Unię Celną. I my potrzebujemy przepracować te najbliższe lata, żeby po prostu, jeśli w ogóle będzie kiedykolwiek taka emocja społeczna, to być na tym gotowe. Na razie Polska nie jest gotowa i musi się do tego procesu przygotować. Natomiast pewnie wszyscy obserwujemy, że dzisiaj koszty obecności Polski w Unii Europejskiej cały czas rosną. A mimo wszystko ze wszystkich sondaży wynika, że Polacy są najbardziej prounijnie nastawionym krajem. Pani redaktor, zobaczymy, jak ta emocja będzie się rozwijać, dlatego że mam nadzieję, w perspektywie czasu po prostu Polacy zaczną odczuwać we własnych kieszeniach konsekwencje obecności Polski w Unii Europejskiej. Ja mam chociaż nawet tutaj przykład taki kamień milowy pod numerem B8G, który dotyczy wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, który ma być zrealizowany w tym roku, w 2023 roku. No i właściwie dzisiaj Polaków nie stać na to, żeby ogrzać swój dom jednorodzinny węglem, a teraz będą musieli wymieniać źródło ciepła w domu jednorodzinnym na nieemisyjne źródło ciepła, które jest po prostu drugim źródłem ciepła. I po prostu teraz wszyscy w różnych branżach, bo i branża transportowa, branża budowlana, branża rolnicza, wszyscy będziemy odczuwać konsekwencje obecności właśnie w związku z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu, wszystkich innych polityk, które podnoszą koszty gospodarki w państwach członkowskich, a akurat w Polsce jest to dużo wyższy koszt, ponieważ duża część naszej energetyki po prostu jest oparta na bardzo, bardzo emisyjnym źródle, czyli na węglu. Więc to wszystko w perspektywie czasu będzie pewnie do naszych obywateli, naszego kraju docierać. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia euro, chociaż bez określonego terminu. Rozmowa o przyjęciu wspólnej europejskiej waluty ma teraz sens, czy nie? No, ja jestem przeciwnikiem wejścia do strefy euro i chyba przykład ostatnio Chorwacji pokazuje, że nie ma tam takiego entuzjazmu. To, czego potrzeba, to rzetelnej debaty. Jeśli w ogóle miałaby taka debata się toczyć, to rzetelnej debaty, co my jako kraj tracimy wchodząc do strefy euro, czym jest tak zwany optymalny obszar walutowy, to też warto byłoby, żeby w debacie istniało, żeby po prostu Polacy mieli świadomość, z czym się wiąże wejście do strefy euro. Ale słyszymy, że chociażby w strefie euro inflacja jest dużo niższa niż u nas.
Natomiast, no ale pani redaktor, ale Warszawa straciłaby w ogóle jakikolwiek wpływ na kształtowanie własnej polityki monetarnej, budżetowej, finansowej. To jest bardzo duże przesunięcie kompetencji do Brukseli czy do Europejskiego Banku Centralnego. I nie wiem, czy Polacy, zresztą, ale Polacy nie popierają też wejścia do strefy euro. Ostatni chyba sondaż zeszłego tygodnia, prawie 65% Polaków jest przeciwko przyjęciu euro, więc no i unia walutowa to jest już gigantyczny krok, przynajmniej w przypadku Polski, w takiej federalizacji Unii Europejskiej. Niedawno profesor Bogusław Grabowski mówił w wywiadach, takie głośno komentowane wywiady, że nie ma powodu, aby istniały państwowe firmy. Domyślam się, że Ruch Narodowy jest przeciwnego zdania. Powoływał się chociażby na przykład amerykański, drogi, autostrady, lotniska. Wszystko może być prywatne. Profesor Grabowski to bardzo wypowiada się z takiej pozycji warszawskiej elity i niestety chyba nie są dobrze przyjęte jego opinie, bo tak to brzmi. Także. Ale jeśli chodzi o te kwestie, czy tak duże państwowe firmy powinny istnieć, jak chociażby Orlen. Pamiętam, że krytykowaliście też Orlen na początku tego roku, bo do tego się odnosiły te słowa ekonomisty profesora Grabowskiego odnośnie własności. Tak, natomiast oczywiście, że my krytykujemy państwowe spółki, jeśli one nie działają po prostu wbrew interesom Polaków. Te spółki powinny mieć nadrzędny cel, czyli realizowanie interesu, powinny służyć Polakom, a nie ich po prostu tutaj grabić, bo to tak mniej więcej wyglądało. Ta cena paliwa w 2022 roku mogłaby być naprawdę o złotówkę niższa. Naprawdę. To jest realne. Zresztą nawet teraz, gdyby zmniejszono VAT, gdyby zmniejszono opłatę paliwową, gdyby zmniejszono akcyzę lub zlikwidowano te wszystkie opłaty, ta cena paliwa mogłaby być niższa. Przecież paliwo to jest krwioobieg gospodarki i jest to tym bardziej powinno być tym bardziej poddane krytyce, że robi to po prostu państwowa spółka, która powinna służyć Polakom, a nie jeszcze tutaj jak największą opłatę za olej napędowy czy benzynę otrzymywać. A jaki jest wasz stosunek Ruchu Narodowego do podwyższania wieku emerytalnego i w ogóle do wieku emerytalnego, bo jednym z kamieni milowych jest efektywne podwyższanie wieku emerytalnego. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chodzi o zachęty do tego, aby dłużej pracować, a nie wprost podnoszenie wieku emerytalnego. No na pewno cały system emerytalny wymaga gruntownej reformy, bo mamy dochodzić do dużych zmian demograficznych. Coraz więcej osób jest na emeryturze, coraz mniej osób pracuje. I cóż, tutaj na pewno potrzeba po prostu ponadpolitycznego konsensusu, żeby rozwiązać ten problem. Ale żeby zachęcać do tego, aby pracować dłużej, jeśli ktoś może oczywiście, bo inna jest perspektywa człowieka, który całe życie pracuje za biurkiem, czy wykłada na uniwersytecie, czy jest dziennikarzem, a zupełnie inna kogoś, kto pracuje w jakimś magazynie, oczywiście, przy taśmie, czy sprząta całe życie oczywiście, chociażby. Oczywiście. Jeśli ktoś może i ma takie możliwości, zdolności i zdrowie mu na to pozwala, to powinien pracować jak najdłużej. I oczywiście, jeśli ma taką chęć, bo też nie wszyscy mają taką chęć. Natomiast no, co do zasady powinniśmy zachęcać do tego, żeby pracować i pozostawać na rynku pracy jak najdłużej. I to chyba tutaj jest ponadpolityczny konsensus. Ale zostawiać jednocześnie ten wiek emerytalny 60 i 65, bo argument jest to, że życie się wydłuża i te 60 lat to często za wcześnie na emeryturę. No tak jak pani redaktor powiedziała, to zależy od wykonywanego zawodu. Jest oczywiste, że są takie zawody, które są bardzo ciężkie, wymagające pracy fizycznej. Tutaj no, nie ma wątpliwości co do tego, że praca 30, 40 czy około nawet tego wieku, no to jest po prostu przytłaczająca i tutaj to wszystko zależy od konkretnego zawodu, natomiast to też wymaga debaty, jaki powinien być ostatecznie ten wiek jak przeprowadzić tę całą reformę systemu emerytalnego, żeby on w perspektywie, no nie nawet najbliższej dekady, tylko najbliższych 50 lat nam po prostu funkcjonował i działał. No właśnie, bo wiek emerytalny to jest jedno, a druga rzecz to wysokość tych emerytur i jakie one będą po przejściu dokładnie na te emerytury. Tak, dokładnie tak. No i jaki będzie w ogóle, będzie układ demograficzny. Na razie nie wygląda na to, żeby tu miało się wszystko poprawiać, a raczej wchodzimy w kryzys demograficzny, a nie w jego jakąś stabilizację czy poprawę. Jak jako Ruch Narodowy oceniacie skalę wsparcia polskiego dla Ukrainy? No Polska bardzo pomaga, to znaczy Polska jest mocno zaangażowana
w tę wojnę. I to nawet nie chodzi o jakieś tutaj bezpośrednie militarne zaangażowanie, ale Polska ponosi gigantyczny koszt w związku z tym, że przyjęto tutaj u nas w kraju miliony uchodźców, zapewniono im podstawowy byt. No i dzisiaj zobaczymy, jak to się będzie dalej toczyło, natomiast no, nie ma co do tego wątpliwości, że nie wszystkie państwa europejskie w równy sposób partycypują w tej pomocy. Okazało się, że patrioty trafią i do Polski, i na Ukrainę, może więc warto formułować odważne propozycje. Pani redaktor, no dzisiaj jeszcze się toczy ta debata w związku z Leopardami. Pewnie ona się będzie jeszcze toczyła przez najbliższy czas, jak to się dalej potoczy. To, co mnie w pierwszej kolejności interesuje, to to, że Polakom należy się rzetelna informacja, jaki jest rzeczywisty poziom gotowości naszych sił zbrojnych do obrony polskich granic. I mam w sumie chociaż tutaj na myśli te wydarzenia z wczoraj, informacje prasowe o tym, że wypuszczono jakichś nurków hiszpańskich, którzy pływali na Bałtyku. Policja ich najpierw zatrzymała, potem ich wypuściła. No i to w sumie jest takie chyba podstawowe pytanie na dzisiaj. Jaki jest stan ochrony polskiej infrastruktury krytycznej, przede wszystkim infrastruktury energetycznej w granicach Polski, poza granicami Polski. No i to są różne elementy, na które właściwie trochę mało zwracamy uwagi w debacie publicznej, a które powinny być chyba przedmiotem zainteresowania i polityków, ale też obecne w debacie publicznej. Więc przede wszystkim w pierwszej kolejności to jest nasza gotowość gotowość naszych sił zbrojnych do obrony polskich granic, a w następnej kolejności, jeśli mamy takie możliwości, to pomoc Ukrainie. Wrócę jeszcze na koniec naszej rozmowy do tej inflacji. Wysoka inflacja jest, jej przyczyny są oczywiście różnie oceniane. Jaki jest wasz pomysł Konfederacji na obniżenie inflacji? No przede wszystkim odpowiedzialna polityka finansowa, zaprzestanie nieodpowiedzialnego druku pustego pieniądza, piętrzenie długu publicznego, no i obniżenie podatków. I to w pierwszej kolejności VAT na produkty wpływające na cenę wszystkich innych towarów i usług, czyli paliwo, gaz, prąd. Ale obniżenie podatków to mniejsze wpływy do budżetu i co tutaj zrobić wtedy? Natomiast no to ograniczenie wydatków publicznych. No pani redaktor, jeśli wydaje się 2 miliardy 700 milionów na TVP, no nie wiem, czy to jest podstawowy wydatek, jeśli chodzi o wydatki publiczne, tak? Czy racjonalne wydawanie tych środków publicznych, to marnotrawstwo niektórych decyzji politycznych, jeśli chodzi o finanse publiczne, po prostu jest no zatrważająca, tak? No czyli w tym kierunku ograniczanie wydatków urzędnicy, Telewizja Polska, a jeśli chodzi o 500+, chociażby? Bo wiem, że akurat Ruch Narodowy tutaj się różnił od Nowej Nadziei. No pani redaktor, na razie trzeba być ostrożnym, natomiast stan finansów publicznych jest raczej w kiepskiej kondycji niż w lepszej i to pokazuje ostatni budżet przyjęty przez Sejm w 2022 roku. Budżet, który właściwie stał się troszeczkę fikcją, dlatego że mnóstwo wydatków, które powinny znaleźć się w budżecie, zostało wypchniętych poza budżet do różnych funduszy, między innymi funduszu covidowego. Co to oznacza? To oznacza, że my nie mamy realnej oceny sytuacji, jak wygląda na dzień dzisiejszy stan finansów publicznych państwa. I w ogóle te finanse są co więcej poza kontrolą parlamentu i poza kontrolą społeczeństwa. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że w dużej części rząd przyczynił się troszeczkę do tej gigantycznej inflacji, którą mamy, bo najpierw w tej całej polityce lockdownowej, najpierw wprowadzono lockdowny, ograniczono działalność różnych przedsiębiorstw i tak dalej, a następnie trzeba było ratować tarczami i to wszystko po prostu wpompowało gigantyczne pieniądze w gospodarkę, które miały po prostu charakter proinflacyjny. I już zupełnie na koniec, nie chcieliście w Ruchu Narodowym wziąć przykładu z Nowej Nadziei i robić prawyborów? Nie, raczej nie. Nie. U nas jest w naszej części jest wszystko poustalane, przynajmniej wstępnie. Także to jest oczywiście autonomiczna decyzja Nowej Nadziei, żeby przeprowadzać w takiej formule wybierać liderów list w wyborach jesienią tego roku. Co czasem może powodować też różne kłótnie w ramach jednego obozu. Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego Konfederacja, była gościem poranka 7:09. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
7, 9. Gość poranka.